Hej Dino, cześć Dina, jak się miewacie? Czy chcielibyście nauczyć się czegoś nowego? Okej, zatem wiecie co robić. Naciśnijmy przycisk i zobaczmy co pokaże nam nasza maszyna. Dalej Dino, zobaczmy jaka przygoda nas dzisiaj czeka. Zobaczcie kolory. Ciekawe co będzie następne. Będziemy budować domek. Tylko ciekawe gdzie. Chyba wiem co to oznacza. Zbudujemy domek w parku i nauczymy się o kolorach. Dino, Dina, czy chcielibyście pouczyć się o kolorach i zbudować domek? Dobrze, na początek zbierzemy wszystkie elementy. Niebieskie elementy dla Dino i fioletowe dla Diny. Chodźmy teraz z nimi do parku. Jesteście gotowi? Czy jesteście gotowi zbudować wasz pierwszy domek? Okej, zatem zaczynajmy. Dino, połóż niebieskie elementy tam, gdzie powinien być dach. Doskonale, Dino. Nasz domek ma teraz niebieski daszek. Okej, teraz twoja kolej, Dina. Weź swoje fioletowe elementy i włóż je w odpowiednie miejsca. Brawo, Dina. Nasz domek ma teraz fioletowe ściany. Okej, moje dinozaury, kontynuujemy budowę? Dobrze. Dino, tym razem będziesz miał zielone elementy, a ty, Dina, żółte. Dino, twoje zielone elementy powinny się znajdować gdzieś na dachu. Doskonale, Dino. Teraz twoja kolej, Dina. Wstaw żółte elementy w miejsce okien. Brawo, Dina! Brawo, moi przyjaciele! Skończyliście budować swój pierwszy domek! I przy okazji nauczyliśmy się tak wielu kolorów. Czy chcielibyście je powtórzyć? Zgadza się, Dino. Ty nauczyłeś się kolorów niebieski i zielony. Tak jest, Dina. A ty nauczyłaś się kolorów fioletowy i żółty. Bawcie się dobrze w nowym domku i do zobaczenia. Hej, Dino. Hej, Dina. Jak się miewacie? Nauczymy się dzisiaj czegoś nowego? Haha, doskonale. Zatem naciśnijmy przycisk naszej Dino maszyny. Ciekawe, co tym razem nam pokaże. Zobaczcie, kształty. To jest domino. I w dodatku pójdziemy do parku. Jak cudownie. Będziemy się uczyć o kształtach, grając w domino, a to wszystko w parku. Dalej, ruszajmy na przygodę, moje dinozaury. Wow, tylko spójrzcie na te wielkie domino. Wow, zobaczcie. Mamy tutaj różnokolorowe kuleczki. Możemy ich użyć do strącenia tych domino. Wow, te domino uformowało kształt diamentu. Świetny strzał, Dino. Jestem ciekaw, jaki będzie następny kształt. Teraz twoja kolej, Dina. Użyjmy pomarańczowej kulki, żeby strącić pomarańczowe domino. Zobacz, Dina. Domino uformowało kształt okręgu. Ale mamy świetną zabawę. Dino, teraz użyj tej fioletowej kulki, żeby strącić fioletowe domino. O, nic się nie stało, Dino. Spróbuj jeszcze raz.
Doskonale! Zobacz, to trójkąt! Świetnie, Dino! Udało ci się trafić! A teraz twoja kolej, Dina! Została ostatnia kulka! Żółta! Wow, tylko spójrz na tą przepiękną gwiazdę! Moje dinozaury, spisaliście się na medal! Nauczyliśmy się dzisiaj tak wielu kształtów! Powtórzymy je? To jest zielony diament! A to pomarańczowy okrąg! Fioletowy trójkąt! I żółta gwiazda! Ale mieliśmy super zabawę! Do zobaczenia w następnym odcinku! Cześć Dino, cześć Dina, jak się macie? Chcecie nauczyć się czegoś nowego? Haha, doskonale! Wiecie co robić? Naciśnijcie przyciski, zobaczymy czego nauczymy się dzisiaj! Zobaczcie, to numery! Ciekawe co będzie następne? Będziemy grać w kręgle? Chyba już wiem! Będziemy grać w kręgle w parku i uczyć się liczyć! Dino, Dina, czy chcielibyście nauczyć się liczyć grając w kręgle? Haha, ja też lubię grać w kręgle! Okej, zabierzmy ze sobą nasze kulki! Jesteście gotowi? Okej, jesteście gotowi nauczyć się pierwszej liczby? Okej, zaczynajmy! Dino, ty pierwszy rzucisz swoją kuleczką! Wspaniale, Dino! Strąciłeś jednego kręgla! Okej, Dina, twoja kolej! Wspaniale, Dina! Strąciłaś dwa kręgle! Chcecie zagrać jeszcze raz? Dino, dasz radę strącić trzy kręgle? Okej, zobaczmy zatem! Wspaniale, Dino! Teraz twoja kolej, Dina. Zdołasz strącić ostatnie cztery kręgle? Wspaniale, Dina! Udało ci się strącić wszystkie cztery! Świetnie wam poszło, moje dinozaury! I nauczyliście się tak wielu liczb! Czy chcielibyście je powtórzyć? Zgadza się, Dino! Ty się nauczyłeś liczb 1 i 2! A Dina liczb 3 i 4! Wspaniale, moi przyjaciele! Jesteście w tym naprawdę dobrzy! Co takiego, Dino? Czy dostaniecie nagrodę? Oczywiście, że tak! Gratuluję wam obojgu! Do zobaczenia! Cześć, moje dinozaury! Naciśniemy przycisk i zobaczymy, czego się dzisiaj nauczymy! Haha, tak się cieszę! Wow, będziemy się uczyć o flagach państw, które biorą udział w Mistrzostwach Świata! I użyjemy do tego prawdziwych flag! A będziemy się uczyć w najlepszym miejscu do tego, czyli na boisku do piłki nożnej! Ruszajmy, moje dinozaury! Hej, dinozaury! Witajcie na boisku! Chcecie otworzyć tegoroczne mistrzostwa w piłkę nożną? Okej! To będzie też idealna okazja, żeby pouczyć się o flagach państw. Ciekawe, czy zgadniecie, jakie to państwa?
będę wam w tym pomagać. A czy wiecie, które państwo w tym roku jest gospodarzem Mistrzostw Świata? Wow, nie sądziłem, że zgadniecie. To Rosja. A to jest flaga Rosji. Okej, zobaczmy, jakie inne flagi mamy tutaj do wyboru. Ciekawe, czy wiecie, które państwo wielokrotnie gościło Mistrzostwa Świata? Dodam tylko, że to państwo jest w Ameryce Południowej. Tak jest, to Brazylia. A to jest brazylijska flaga. Kolejne państwo ma piramidy. Czy wiecie już, jakie to państwo? Zgadza się, Dino. To Egipt. A to jest flaga Egiptu. Jesteście coraz lepsi w tą grę. Kolejne państwo dzieli granicę ze Stanami Zjednoczonymi. Czy wiecie, jakie to? Nic się nie stało. To nie było łatwe pytanie. To Meksyk. A to jest flaga Meksyku. A na koniec mamy flagę państwa, które leży przy Oceanie Indyjskim. To właśnie ta flaga. Czy wiecie, jakie to państwo? Masz rację, Dina. To Australia. Doskonale. Udało nam się odgadnąć wszystkie flagi. A teraz pobawmy się w paradę z flagami. Panie i panowie, zapraszam was wszystkich na Mistrzostwa Świata w piłkę nożną 2018. A to są flagi państw, które wezmą w nim udział. Rosja. Brazylia. Egipt. Meksyk. I na koniec, prosto z nad Oceanu Indyjskiego, Australia. Ale mieliśmy zabawę. Do zobaczenia następnym razem. Hej Dino, cześć Dina, jak się miewacie? Czy chcielibyście nauczyć się dzisiaj czegoś nowego? Doskonale! Wiecie co robić? Naciśnij przycisk i zobaczymy, czego się dzisiaj nauczymy. Zobaczcie, to znak kształtu. Ciekawe, co będzie następne. Będziemy jeździć pociągami? Tylko ciekawe, gdzie? W parku, czyli będziemy bawić się zdalnie sterowanymi pociągami i uczyć się kształta. Zobaczcie, to są piloty, którymi będziecie mogli operować pociągami. Czy to nie jest super? Okej, ruszajmy zatem do parku i zobaczmy, o jakich kształtach będziemy się uczyć. Gotowi? Zobaczcie, dinozaury! Mamy tu niebieski i pomarańczowy pociąg. One pasują idealnie do waszych pilotów. Czy jesteście gotowi do zabawy, moje dinozaury? Okej, Dino. Zacznij pierwszy. Wow, Dino! Narysowałeś okrąg! Spróbujemy narysować coś innego? Okej, Dina, twoja kolej! Zobacz, ty narysowałaś trójkąt! Dino, Dina, myślicie, że moglibyście narysować jakieś inne kształty? Okej, proszę bardzo. Doskonale, narysowaliście teraz dwa kwadraty. Doskonale, Dino i Dina, stworzyliśmy dzisiaj trzy różne kształty. Czy pamiętacie, jakie to były? Jest, Dina. Ty narysowałaś okrąg, potem trójkąt, a na końcu... Tak, Dino, dwa kwadraty. Świetna robota, moi przyjaciele. Do zobaczenia następnym razem.
Hej Dino, cześć Dina. Jak wam się podoba ten letni dzionek? A czy chcielibyście nauczyć się dzisiaj czegoś nowego? Haha, doskonale. Dina, czy naciśniesz przycisk i uruchomisz naszą maszynę? Fantastycznie! Będziemy uczyć się kolorów! Będziemy też zbierać owoce. Tylko ciekawe, gdzie? Doskonale! Pójdziemy do lasu i będziemy się uczyć o kolorach z owocami. Czy ty też nie możesz się doczekać, Dino? Doskonale! Dobrze, moje dinozaury. A teraz zobaczmy, do czego będziemy zbierać nasze owoce. Tylko spójrzcie na to. To mały wiklinowy koszyk. W nim będziemy trzymać nasze owoce. Czy możemy już ruszać, moje dinozaury? Doskonale! Zatem w drogę! Dino i Dina, tylko spójrzcie na te ogromne zielone drzewa. A tam są nasze pierwsze owoce. Zejdźmy bliżej i zobaczmy, jaki to kolor. Zgadza się, Dino. To dwa czerwone jabłuszka. A teraz włóżmy je do naszego koszyczka. Ciekawe, jakie jeszcze kolory odkryjemy dzisiaj. Zobacz, Dino, tam spadło więcej owoców. Zgadza się, Dina. To trzy żółte cytrynki. A teraz zobaczmy, jakiego koloru owoce są na tym drzewku. Spójrzcie na to, dinozaury. Czy wiecie, jakiego to są koloru owoce? Zgadza się, moje dinozaury. To cztery pomarańczowe pomarańcze. Spisaliście się dzisiaj na medal. A czy pamiętacie, jakie kolory dzisiaj odkryliśmy? Odkryliśmy czerwone jabłuszka, żółte cytrynki i pomarańczowe pomarańcze. A teraz czas na przekąskę. Dziękujemy wam za pomoc w odkryciu tych kolorów, moje dinozaury. Do zobaczenia! Hej Dino! Cześć Dina! Cieszycie się na swój pierwszy dzień w szkole? Na pewno będziecie świetnie się bawić! Naciśniemy przycisk i zobaczymy, czego się dzisiaj nauczymy. A więc zobaczmy, co wypadnie na naszej maszynie. To liczby! A co będzie dalej? Kryj zabawy! Ciekawe gdzie? Dzisiaj nauczymy się liczyć, grając w gry na boisku szkolnym. Jesteście podekscytowani? Doskonale, zatem ruszajmy! I już jesteśmy na terenie szkoły. I dzisiaj nauczymy się nowej gry, która nauczy was liczyć. To będzie gra w klasy. Gra się w nią skacząc i licząc w tym samym czasie. Dino, chcesz zacząć? Rzuć woreczkiem, zobaczymy, na której liczbie wyląduje. Numer 5. Ciekawe, czy dasz radę doskoczyć do numeru 5 bez przewracania się. 1, 2, 3, 4 i 5. Doskonale. A teraz musisz jeszcze wrócić. 5, 4,
3. Dino, musisz wrócić po tych samych numerach. Nieźle ci poszło jak na pierwszy raz. Dina, chcesz spróbować? Rzuć woreczkiem i zobaczymy, gdzie wyląduje. Numer 6. Teraz musisz doskoczyć do numeru 6, a my będziemy liczyć. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. A teraz podnieś woreczek i wróć po tych samych numerach. 6, 5, 4, 3. O nie, wypadł ci woreczek. Dino, chcesz spróbować jeszcze raz? Dobrze. Numer 6. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jest, udało się! Powtórzymy jeszcze raz te liczby. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Wspaniale, moje dinozaury, do zobaczenia!